Pani dyrektor Danuta Gaczkowska bardzo dumna widać ze swojej młodzieży i ze swoich absolwentów. Teraz jeśli można podsumować. Cztery zespoły, cztery smaczne zupy według jury. Czy ktoś z jury? Poproszę panią Agatę może o trzy słowa na temat podsumowania obrad i wyników. Szanowni Państwo, ja zostałam wywołana do głosu, mimo że tego głosu za bardzo dzisiaj nie mam, bo coś kraj moja nie domaga. Natomiast popchnę pana profesora. Za doskonałe zupy uznaliśmy zupę pomidorową, żurek i zupę cebulową. Aczkolwiek najważniejsza informacja popłynie z ust naszych za chwilę. Proszę Państwa, poproszę o wręczenie nagród dyrektora, panie dyrektorze, panie Wojciechu, poprosimy z panią Natalią. Powiem, że to przygotowaliście pewne niespodzianki również za zajęcie poszczególnych miejsc. Ex aequo powiem tak, wszyscy jesteście zwycięzcami, moja droga młodzieży, ponieważ wzięliście już udział w tym konkursie. I powiem tak, jest wyróżnienie, nie ma drugiego, trzeciego, czwartego miejsca. Jest jedna zupa, która wygrała, tak? I są trzy wyróżnienia, równo, ex aequo, punktowo, wszystko było tak, że akurat tak los chciał, że jesteście wszyscy wyróżnieni. Także zapraszam tutaj do nas teraz ekipę Michała Zielińskiego. Chochla jeszcze poczeka. Także panie Michale, zapraszam ze swoją drużyną i ekipą w składzie. Szef kuchni Michał Zieliński. Gratulujemy. Wiem, że szef również przygotował niespodzianki dla was, także poproszę szefie o wręczenie. Aha, Zamaro. Wiktoria, Weronika Zamaro, Wiktoria Jurałowicz i Weronika Bedrowska. Zespół z kucharzem Jakubem Krywienia. Panie Jakubie, jest pan gdzieś tutaj? Jest. Super. Bardzo podziękowania, panie Jakubie. I w składzie była Ruksana Andrychowska, Sebastian Janik i Miłosz Radzika. I teraz dla was jakieś miłe nagrody. Co ty drugi? Proszę, to nie koniec niespodzianek. To nie, 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 to jeszcze tak nie. Tu jeszcze. A, Agatka już uciekła przed chwilą. Jeszcze dla was są tutaj trzy takie niespodzianki. Proszę bardzo. Teraz nie wiadomo, jak to wziąć. Proszę. Proszę. Proszę, proszę, można Prosimy o wręczenie okolicznych dyplomów, gości zaproszonych o wręczenie nagród. Proszę bardzo, przekazujemy kochle. Gratulacje dla was. Wielkie brawa, proszę Państwa, dla zwycięskiej grupy. Zupa gulaszowa, także podana bardzo... Gulaszowa, tak dobrze mówię? Gulaszowa z szefem kuchni, proszę Państwa, który... No, widać było, że tam cały czas pilnował zespołu, grupy. Mam nadzieję, że to są przyszłe kadry. Nie tylko dla hotelu City, także dla wszystkich restauracji, które dzisiaj są sponsorami tej wspaniałej imprezy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy brali udział. Proszę Państwa, ale czy zgodzicie się ze mną, że nie byłoby tej imprezy, gdyby nie Krzysiek Szczepaniak? Wielkie brawa dla Krzyśka Szczepaniaka, ponieważ jak zauważyliście, jestem śpiewającą dziennikarką,
W związku z tym razem z młodzieżą tu się umówiliśmy, że wszyscy razem dla Krzyśka Szczepaniaka, pomysłodawcy tej imprezy, organizatora i tego, który od początku do końca, od 4 lat nad tym czuwa, zaśpiewamy, mam nadzieję, razem z Państwem 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze dłużej, jeszcze dłużej, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Brawo, Krzysztof. Dziękujemy bardzo. Teraz poproszę jeszcze do wspólnej takiej rodziny. Jak chodzisz po tam. I pokazywać te nagrody. I dyplomy. Uwaga! To do posprząta, nie? 5 minut dla paparazzi. Nie uciekamy jeszcze, pokażmy fotę na chwilkę. I dyplomy pokazujemy. Dużo szczęśliwszy dyplomy. Patrycja. Ruszamy. 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 Dobra, uśmiechamy się wszyscy, proszę. Dziękuję. Dziękujemy.